wybudowane w latach 40-44 podczas okupacji. Budowane to pod nadzorem Niemcy. To jeździł taki pociąg ze złożony z jednej AN57 i prowadził. I prowadził te pociągi między Aleksandrem i 57. Następnie tutaj przyszły lokomotywy. Przyszły tutaj była tu jako lokomotywownia. Wtedy zaczęła się rozwijać. Wprowadzono, wycofywano z eksploatacji parowozy. Mówimy tu o latach 80. 86, 7, 8. No, no, wiem, że to był już. Teraz byliśmy wtedy. A tego łapaliśmy tej, no. Tam na Adamowie. Na Adamowie, no. Wszystko znamy. Wszystko znamy. Pytałem, tak jakśmy my się pytali, to w granicach 2 milionów idzie za kolei. Na bielawy.